Na podstawie wyjątków biblijnych. Wywiady z ludźmi, którzy odnaleźli drogę przy pomocy Boga. Słuchaj nas o 7.45 na falach krótkich, o spasmach 41 i 49 metrów i o 21 na falach średnich, o częstotliwości 1395 kHz. Transport Radio Polska. Pierwsze radio biblijne w Polsce. www.twr.osw.pl. W audycji Opinia o faryzeuszach rozmawiać o nich będą Agata Kołaczyk i Ryszard Tysiński. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego ta grupa społeczna w Judei miała tak złą opinię? Przeczytajmy słowa zapisane w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, wersety od 14 do 17. A słyszeli to wszystko faryzeusze, którzy byli chciwi i naśmiewali się z Niego. I powiedział im, wy jesteście tymi, którzy chcą uchodzić w oczach ludzi za sprawiedliwych, lecz Bóg zna serca wasze. Gdyż to, co u ludzi jest wyniosłe, obrzydliwością jest przed Bogiem. Do czasów Jana był zakon i prorocy. Od tego czasu jest zwiastowane Królestwo Boże i każdy się do niego gwałtem wdziera. Lecz łatwiej jest niebu i ziemi przeminąć, niż przepaść jednej kreski z zakonu.